Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wybierz opis reakcji egzoenergetycznej od A do B, uzasadnij swój wybór. I podpunkt A. Rozkład węglanu wapnia przebiega w temperaturze 900 stopni Celsjusza. To oznacza, żeby doszło nam do tego rozkładu, musimy tutaj mieć temperaturę 900 stopni Celsjusza. To oznacza, że musimy doprowadzić do naszego układu większą ilość energii w postaci ciepła, czyli tej temperatury. A jak doprowadzamy, to mamy do czynienia z reakcją endoenergetyczną. A jak mamy spalanie, 1,6 kg węgla ogrzewa, czyli powstaje nam tutaj ciepło w postaci energii, pomieszczenia o kubaturze 15 m sześciennych, to znaczy, że układ podnosi temperaturę. Czyli z układu mamy energię. Czyli odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.